Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z TFT. Dzisiaj patch nocy z patcha 10.9. Deweloper z Riotu, tak zwany Mordog, na YouTube już ujawnił te patch nocy troszeczkę wcześniej, tak więc nagramy z tego odcinek. Czego nowego możemy się spodziewać, co może potencjalnie być mocne i jakie są zmiany. Jest tych zmian troszkę dużo, nie są to zmiany itemowe, bardziej systemowe i zmiany cech, tak więc zaczynajmy. Nowe dwa światy, Treasure Trove i Star Cluster. Pierwszy jest bardzo fajny, bardzo ciekawy. Każdy minion i każdy monster będzie dropował loot orba. To jest generalnie bardzo ciekawe. Wszystkie miniony tutaj jest napisane, czyli jeżeli będzie w pierwszych tam mapach, w pierwszych rundach PvE 3 miliony, to chyba wszystkie dropną loot orba, tak myślę. Co to znaczy? Będzie dużo więcej itemów oraz dużo więcej pieniędzy w ekonomii, tak więc ciekawy świat. Warto sobie w takim poeksperymentować na PB, co z tego można skleić. Jeżeli jest dużo więcej pieniędzy, to myślę, że late game'owe kompozycje będą ciekawe, ale też będzie więcej pieniędzy na hyperrola wcześniej, więc obydwie opcje mogą się okazać bardzo ciekawe. Star Cluster jest interesujący ze zmianami, które wchodzą później, w sensie o których później opowiemy. Generalnie 1, 2 i 3 cost unity na karuzeli są już na dwóch gwiazdkach. Czyli co to znaczy? Na pierwszej karuzeli będą postacie za 1 golda i wszystkie będą już na drugiej gwiazdce. Tak więc jeżeli uda wam się dorwać, nie wiem, Xayah z łukiem, może to będzie dobry opener, może to będzie Leona z armorem. Zobaczymy, jak to się potoczy, ale wszystkie postacie będą już na drugiej gwiazdce. Co jeszcze warto zauważyć z tym światem, to to, że na drugiej karuzeli nie będzie postaci za 3 golda, wszystkie będą za 2 golda, czyli nie ma tak, że zintujecie wcześniej i dostaniecie Jace'a na dwójce za darmo, za to, że zintowaliście i macie pierwszeństwo na karuzeli. Tak nie będzie, będą to postacie za 2 golda. Też bardzo ciekawe rozwiązanie i myślę, że może to urozmaicić gierkę. Tak więc to są te dwa nowe światy, dobrze, że je dodają, dobrze, że trzymają się swojego słowa, że będą dodawali dwa światy co patch. Następne to są zmiany systemowe. O co tutaj chodzi? Deweloper nam to wyjaśnił w taki sposób, że na piątym levelu mieliśmy 40% na zdobycie postaci za 2 golda i na siódmym levelu mieliśmy 40% na zdobycie postaci za 3 golda. To było troszeczkę zbyt, jakby zdobywanie postaci na 3 gwiazdki było zbyt systematyczne i ludzie szli w dany build, tak jak Star Guardian albo Shaco, Kai'Sa pod carry i po prostu spodziewali się, że dostaną te postacie na trzeci poziom, bo po prostu była tak duża szansa, że praktycznie zawsze mogli je dostać. Postacie za 1 golda bardzo szybko odpadały, po szóstym levelu były one praktycznie nie do osiągnięcia, a przed szóstym levelem nie mieliście wystarczająco golda, żeby je zdobyć. Te zmiany są zrobione w taki sposób, że po prostu te procenty zostały przeniesione na postacie za 1 golda, czyli na piątym poziomie macie 5% więcej i na szóstym poziomie macie 5% więcej. Na siódmym poziomie, co ciekawe, też macie 5% więcej, czyli po prostu zostały przeniesione na postacie za 1 golda. I z tym, co mówiłem wcześniej, ten świat, który daje wam postacie za na drugiej gwiazdce, może Xayah pod carry na trzecim poziomie będzie jakąś tam opcją w tym świecie, bo możecie ją szybko zrobić na 3 gwiazdki, jak już ją dostaniecie na drugiej gwiazdce, plus tam większa szansa będzie na zdobycie postaci za 1 golda. Nie wiem, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Myślę, że to są zmiany na plus. Troszeczkę urozmaici to gierkę i buildy typu mech, infiltrator nie będą aż tak systematyczne w osiąganiu wszystkich postaci na 3 gwiazdki. Kolejnymi zmianami są to zmiany systemowe, które po prostu pomagają nowym graczom albo graczom, które robią bardzo masywnego pivota. Generalnie będą wyskakiwały dwa komunikaty. Nie możesz już zlutować tych kulek, bo twoja ławka jest pełna, oraz nie możesz sprzedać czempiona, bo twoja ławka jest pełna. Były takie problemy, że itemy znikały po prostu. W late game gracze robili pivota masywnego, albo w midgame'ie w sumie bardziej robili masywnego pivota, sprzedawali kilka postaci z trzema itemami i te itemy po prostu znikały. Mogliśmy to zauważyć u Skary, któremu zniknął Seraf. Następną zmianą są zmiany w cechach. O co chodzi z tymi zmianami w cechach? Nie ma tutaj specyficznego nerfu, jest to po prostu nerf dla wszystkiego. Czyli tak, w Blademasterach na czterech Blademasterach, nie, na sześciu Blademasterach.
na 6 Blademasterach spada to z 60 do 50%, Blademasterów 4 spada z 6 do 5%, Brawlerzy spadają o 50 HP, Celestiale spadają o 5% i tak każda cecha będzie po prostu spadała. To jest po to, żeby jakby iść w 6 Cybernetików albo iść w 6 Darkstarów nie było tak oczywiste, po prostu żeby zachęcić graczy do mieszania tych cech, żeby troszkę mocy zabrać z tych właśnie złotych buildów, czyli 6 Cybernetików, 6 Darkstarów, 4 Blasterów, 4 Protektorów, 4 Brawlerów, te takie buildy, które tam się po lewej stronie wyświetlają na złoto jako cecha. Żeby po prostu ludzie troszkę bardziej kreatywnością się wykazali i zaczęli mieszać te buildy i te cechy lepiej wykorzystywać. Czyli generalnie wszystkie cechy na 4 lub na 6 dostały tutaj nerfa. Nie ma tutaj za bardzo co dużo mówić. Myślę, że nerf na Stargardach jest troszkę duży, z 60 na 50 many. I na Vanguardach jest duży buff na dwóch Vanguardach. Z tego co widzę jest z 60 na 125 armora. Myślę, że to jest zła zmiana. Zobaczymy jak to będzie wyglądało w gierce, ale po prostu early game może się okazać zbyt mocny, jak wrócicie Leone i Poppy na drugi poziom, albo dostaniecie ją z tej karuzeli na drugiej gwiazdce. Następnymi zmianami są trade, balans jest troszeczkę zmieniany. Najważniejsza zmiana tutaj to jest chrono. Chrono dotychczas działał tak, że dostawaliście daną ilość atak speedu co 4 sekundy. Teraz dostajecie zawsze 15% atak speedu, ale zmienia się czas, w jaki dostajecie ten atak speed. Zawsze teraz dostajecie też 15% atak speedu od razu na początku walki, czyli nie musicie czekać 4 sekund, żeby dostać ten atak speed, po prostu na samym starcie dostajecie ten atak speed. Co za tym idzie? Myślę, że snajperzy z Jinem mogą być troszeczkę zbyt mocni, bo będą oni dostawali bardzo szybko tylko 15% atak speedu na start, to jest jakbyście dali im darmowy łuk do tego co 8 sekund, dalej będą dostawali 15% atak speedu. Myślę, że dwóch chrono będzie warto po prostu zamieszać wszędzie. Blademasterzy teraz troszeczkę szybciej atakują te swoje dwa basiki, jakby jeden za drugim będzie szybciej leciał. Mech pilot dostaje nerfa na każdym poziomie o 300 bazowych punktów. Valkyrie dostałem dosyć dużego nerfa z 50% na 40%, kiedy zaczynałem się odpalać kryty. I Starship jest po prostu buffem dla Aureliona. Całkiem duży, zaraz o nim opowiemy, jak będą zmiany Aureliona. Przechodzimy do zmian postaci. Pierwsze, o co chodzi z tymi zmianami? Generalnie oni wymyślili to sobie tak, że niektóre postacie za 1 golda, przez to, że zrobili te zmiany systemowe wcześniej, że można częściej osiągać postacie za 1 golda na trzeci poziom, to chcieli je troszeczkę wzmocnić. Fiora na trzecim poziomie będzie stunowała na 3 sekundy. Całkiem fajna zmiana. Kha'Zix po prostu dostaje buffy, bo był on słaby. Leona na trzecim poziomie tak samo dostaje całkiem dużego buffa, 200 obrażeń. To jest no naprawdę gigantyczna zmiana. Graves dostaje lekkiego nerfa na pierwszym poziomie, ale na trzecim dostaje on buffa. Reszta czempionów, jaką tutaj mamy, to Malphite dostaje dosyć dużego buffa. Myślę, że z Warmogiem na frontlane i z rebelami będzie no po prostu kazackim frontlane'em. Twista dostaje małego buffa na trzecim poziomie i Ziggs dostaje całkiem dużego buffa na każdym poziomie. Nadal nie ma on 40 many, tak jak on miał na początku tego seta, że był mega OP z Seraphem. Teraz po prostu jest całkiem dobry, jeżeli uda wam się go wrzucić na drugi poziom dosyć szybko i chcecie mu dać jakieś tam itemki. Ani staje się jeszcze lepszym frontlane'em dla sorcererów, bo dostaje 100 dodatkowego HP. Rakan po prostu dostał zmianę nazewnictwa, można powiedzieć, bo dalej się tu nic nie zmienia. Yasuo jest dosyć ciekawie zmieniony. On targetował wcześniej postać, która miała największą ilość itemów, a teraz jest to postać, która stoi najdalej od jego zasięgu ataku plus 2 heksy. No może troszeczkę lepiej będzie można targetować, nie wiem dokładnie jak to się sprawdzi w praktyce. Lucian teraz po prostu naprawili, można powiedzieć, że buga, że nie będzie tracił swojej umiejętności, jeżeli jego cel zginie. Pewnie często mogliście to zauważyć, że jeżeli targetował on postać, która miała 10 HP, zabił ją, używał spela i ten po prostu stał i czekał, dopóki ten spell mu nie zszedł. Teraz tym spellem będzie nadal bił. Sona myślę, że dostaje troszeczkę nerfa, bo generalnie ona usuwała wszystkie debuffy, czyli zmniejszanie leczenia się, stuny, wszystkie takie rzeczy ona oczyszczała, teraz oczyszcza tylko stuny, tak więc można ją łatwo skontrować red buffem. Tak samo protektorów można troszeczkę skontrować red buffem, bo Xin będzie cały czas dostawał tego tika od red buffa, a Sona tego nie oczyści, ale żeby to wyrównać, dostaje ona buffa
na leczeniu, czyli będzie tam dosyć dużo leczyła teraz. Jeżeli dacie jej Serafa, to myślę, że będą to liczby, które będą zauważalne. Przechodząc do postaci za 3 golda, Master E leczył się zbyt dużo na trzecim poziomie i zbyt mało na pierwszym poziomie, tak więc wyrównali to, po prostu teraz leczy się 12% swojego maksymalnego HP na sekundę. Na Rumble dostaje troszeczkę buffa na damage, tak więc znerfili oni mech pilot, w sensie tego mecha Garena, ale polepszają pojedyncze postacie, które z niego wyskakują, żeby one też coś tam sobie robiły, a nie żeby wszystko było grane pod tego mecha. Jinx dostaje kolejnego buffa, ale z tego co oni mówią, z tego co ten deweloper mówi, jest to już kolejny buff na Jinx, a nadal jest ona bardzo słabą postacią za 4 golda, tak więc zobaczymy jak to będzie wyglądało na serwerach live. I dosyć ciekawe zmiany są na postaciach za 5 golda. Aurelion Sol, to o czym mówiłem wcześniej, generalnie wcześniej dostawał on co ileś tam sekund, albo co sekundę, 20 many, czyli potrzebował on 4 razy dostać manę, żeby użyć swojej umiejętności, a teraz potrzebuje 3 razy, bo dostaje 40 many na sekundę, a potrzebuje 120, czyli wiadomo, 3 tiki. Czyli jest to buff dla Aureliona, buff tam chyba na Rebelach, był dosyć mały nerf, czyli możliwe, że Aurelion będzie grany, zobaczymy. Gangplank dostaje też dosyć fajnego buffa. Generalnie ma więcej many na start, czyli częściej będzie kastował, nawet jeżeli będzie on na pierwszym poziomie. I faster impact, czyli to, że kula szybciej spada, dostało dosyć dużego buffa z 1 sekundy na 0,3 sekundy, czyli praktycznie insta spada. Xerath dostaje troszeczkę nerfów, okazał się on zbyt za mocnym, tak więc na pierwszym i na drugim poziomie jego damage jest znerfiony. Jakieś tam jeszcze chyba bugfixy były? Na koniec, QSS, nie ma tutaj za dużo zmian, jeżeli chodzi o itemki, po prostu QSS, ludzie dowiedzieli się, że QSS jest zbyt mocny i wrzucali go na praktycznie każdą postać kierującą, na MF-kę tam gdzieś z tyłu, na Kaylee, na takie postacie, które były głównymi postaciami kierującymi, to oni wrzucali QSS-a i ta postać po prostu nigdy nie dostawała stuna tak naprawdę. Teraz okazało się to zbyt mocne, ludzie nauczyli się tego używać i chcą oni to troszkę znerfić, żeby ta postać faktycznie po jakimś czasie mogła dostać stuna. Myślę, że 15 sekund to było za dużo, 10 możliwe, że będzie idealnie. Nadal to będzie mocny item, po prostu troszkę słabszy i będzie miał on jakąś kontrę. Bugfixy, tutaj generalnie nic nie ma ciekawego, po prostu Xerafa troszeczkę wyczyścili i to by było na tyle. Napiszcie w komentarzu, jeżeli wam się ten filmik podobał, jakie macie inne pomysły na filmiki, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, ja się z wami żegnam i do usłyszenia.